Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w 12 odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Cienie Przeszłości. Moi drodzy, zbliżamy się do końca modyfikacji, zostało nam bardzo mało zadań, konkretniej dwa poboczne, jedno główne. Wysiedlenie Drwali, musimy się zająć cieniostworem, wyprawa do kopalni, no to musimy iść z Erikiem. I teraz powiem wam szczerze, że nie wiem co zrobić, w sensie moglibyśmy udać się na cieniostwora, nie byłoby to wcale głupie. Szczególnie, że no radzimy sobie w miarę z cieniostworem, ale dobrze by też było wbić nowy poziom, zamiast iść od razu na cieniostwora. Z drugiej strony, po tamtej stronie lasu mogło się też coś porespić, więc moglibyśmy spróbować sobie z tym poradzić. Tutaj też jeszcze zostało trochę badziewia pod tytułem orkowych psów. I bardzo mi się podoba, że one przychodzą pojedynczo, więc sobie je też wyklepiemy. Tam też jakieś ścierwo... Tam jeszcze... Czemu tam są jeszcze ścierwojady, to ja nie rozumiem. Ale po prostu pochodźmy jeszcze tutaj troszeczkę, poekspijmy, poróbmy coś z tym. Witam, panie orkowy psie. No, witam. Ale mi kryt wlazł, widzieliście to? Wow. Ładne kryty mi powchodziły bardzo. No. Super, i witam panią krwiopijcę. Ała, no zbiła mnie jeszcze. Dobra, mamy wszystko. Idziemy jeszcze na te ścierwojady, bo to bardzo prosty exp. Może być przydatny. Tutaj już raczej orkowych psów nie powinno być w okolicy. Tam jeszcze żyją jakieś krotoszczury. Jak ja chodziłam po tym lesie? Ktoś mi to wytłumaczy? Że tu jeszcze żyje tyle dziadostwa? Czy to się nagle porespiło po tym, jak ja wyszłam z tego lasu? Bo o co chodzi? Gdzie te ścierwojady? Ja no jakby widziałam tu... Czy ja mam jakieś omamy? Widziałam tu grupkę ścierwojadów. Dziwne. Jeszcze zostawiliśmy w tym lesie cieniostwora, to też nie byłoby wcale głupie, żeby się z nim pójść rozprawić. Witam. Młody krotoszczur. Moje dwa łoje tutaj biegały, rozumiecie to? Moje dwa łoje krotoszczura. A ja kupiłam. Dobra, tam są te ścierwojady. Pójdziemy chyba na tego cieniostwora, bo to... Trochę trudny exp, ale jednak exp. O matko, tu są dwa orkowe psy! Fuck my life, gdzie ja wlazłam? O Jesus! Błagam, proszę, okryta. Przecież ja chodziłam już po tym lesie, tu nic nie było. Fuck! What was that? Co tu się... Ja wczytałam sobie save'a, czy o co chodzi? Ej, może wczytałam... Nie, no dobrego. Co tutaj się stało? Ktoś mi wytłumaczy, co się stało? Bo mnie coś chyba ominęło. Przecież w tym lesie już nie było niczego. Zaraz się okaże, że te wszystkie zębacze, które tutaj były, się też porespiły. Czy cholera wie co? No przecież... Krwiopijca tam sobie lata normalnie na górze. Mroczy mi coś tu nad łbem? Nie słyszę. Ej, bardzo dziwna sprawa. Chodziliśmy tutaj przecież, tutaj już nic nie żyło. Fuck. Wiecie, ja sobie na chillerze weszłam, przecież tu chodziłam. Niczego już tu nie było. Gdzie ta krwiopijca jest? Nie widzę jej. Został nam cieniostwór, który sobie tam siedzi. Jakbyśmy go wzięli... Wiecie co? A gdyby tak do niego podbiec? Ała, paskudo cholerna. Oh my god, ale nie w ten sposób. Fuck! Dlaczego ta gra się tak przycina, no?
I mnie takie coś wkurza. 19:20. No przecież bym go wyklepała na luzie, nie? Dobra, wiecie co? Chyba go wyklepiemy normalnym sposobem. Czyli na cofkę po prostu. Paskuda cholerna. Ty paskudo, ty. Ała, no nie bij mnie. No kurwa, jaki ty masz zasięg? No, no wiecie co, tak to ja się nie będę bawić, nie? Co to miało być? Przecież na luzie powinniśmy tego cieniostwora wyklepać. Jezu, ja się muszę tak triggerować. Mam jakieś czary, cokolwiek? Mogę mu czymś przywalić? Nie mam nic takiego. Co ten cieniostwór robi, no? Sobie ostrzy zęby dosłownie chyba. Musimy jeszcze też przyjść na walkę do starego obozu. No, dawaj. Ała! Dobra, nie uderzył mnie. Wow, pięknie. A za tego było 400 expa. Wow. Dobra, trzymał coś tu ciekawego? Oczywiście, że nie. Myślałam, że po coś tu jednak przyszłam, nie? Nie, jednak po nic tu przyszłam. Dobra, mamy las skończony. Chodźmy więc stąd do starego obozu. O, tu jest ta krwiopijca. Cześć. Gdzie jesteś? Halo. Dziękuję. Wkurza mnie to, że takie ścięcia są bardzo jakieś dziwne. Dobra, kurczego ziela nie chcę. No teraz już musi być wszystko martwe w tym lesie. Jak coś jeszcze tutaj przeżyło, to ja naprawdę już nie wiem jakim sposobem, cudem i w ogóle. Ach, triggered od razu? Super. Ścinająca się modyfikacja? Świetnie, jeszcze lepiej. Ej, nie było tak wcześniej. Nagle zaczęła klatkować? Taki jakiś nagły spadek FPS-ów się zrobił. Dziwne. Nie wiem, o co chodzi. Tu już jest normalnie, ten las po prostu mi tak gra laguje, nie? Dobra, idziemy do starego obozu na walkę. Zobaczyć ją i prawdopodobnie prześpimy się do rana. A potem przejdziemy się... Gdzie? Przejdziemy się do tej kopalni razem z Erikiem. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Dobra, pobiegnijmy. Niech będzie. Dobra, już nie mam czym biegać. W porządku. Tu jest Snafig, oczywiście nic od niego nie chcę. Czy ta walka już się odbywa? Dobre pytanie. Chyba tak, w sensie już jest wieczór. Tak, mamy walkę. Zobaczymy, czy wygramy 50 bryłek, czy przegramy. Nawet Gomez przyszedł. No, dawać. Jak na mój głos, no to... No, chyba Benwick wygra jednak. Chociaż... No, raczej Benwick wygra z tym cieniostworem. No nie, cieniostwór go ściągnął na hita. Dobra, to możemy iść do Skatiego odebrać nagrodę w takim razie na dół. Ale wiecie co? Najpierw byśmy się może przespali w jakiejkolwiek chacie do rana. Oczywiście nie chodziło nam o to, żeby dobrze spać, tylko ogólnie, żeby się przekimać. O matko. Dobrze, zanim pójdziemy, to odbierzemy od Skatiego nagrodę. Tutaj jest ta chata chyba. Wiecie, wolę iść w dzień niż w nocy, bo i tak pewnie w tej kopalni... W ogóle ja mam jakieś pochodnie. Mam dwie. Dobra, powinny nam chyba wystarczyć wtedy. Skati?
Poproszę moją nagrodę. Oczywiście. Nawet nie jestem w stanie udźwignąć takiej ilości rudy, jaką zarobiłem. Oto twój udział. Dostaniesz nawet 10 bryłek ekstra. W końcu to wszystko twoja zasługa. Dzięki wielkie. Kiedy znowu będzie można co nieco obstawić? W najbliższych dniach będą przeprowadzane normalne walki pomiędzy naszymi wojownikami. Ale spektakl z cieniostworem powtórzymy dopiero za parę tygodni. Zbyt wiele dużych wydarzeń jednocześnie kiepsko wpływa na interes. Mhm, dobra, świetnie. To co, idziemy w takim razie do kopalni. Tym cieniostworem w obozie Drwali się zajmiemy później. Już mam dosyć cieniostworów na razie, w sensie już jednego ubiłam. Dobrze, Erik, idziemy. W drogę. W porządku. Ruszamy pod osłoną nocy. Kurwa, na cholerę ja spałam, nie? Jezu, myślałam, że pójdziemy rano. Dobra, nic nie widzę. A my już w kopalni? What? Myślałam, że będziemy dopiero tu wchodzić. Erik? No, to jesteśmy. Gotowy na spacer po jaskiniach? Jak najbardziej. My zostaniemy tu jeszcze przez jakiś czas. Później do was dołączymy. Przy okazji zabrałem ze sobą trochę więcej sprzętu. Jeśli ktoś czegoś potrzebuje, to śmiało pytać. No dobra. W takim razie zbieramy się. Jak głębokie są te tunele? Nie ruszałem się stąd za daleko, ale rudy powinno wystarczyć dla każdego, jeśli pójdziemy trochę dalej. A czy tutaj naprawdę jest bezpiecznie? Nie widziałem nic poza garstką tłustych kretoszczurów. Nie ma co sobie zaprzątać głowy. Dobra, najwyżej trafimy na kretoszczurę. Boże, tak, na kretoszczura na pewno. Okej, ty masz iść za mną w takim razie. Tak? Idziemy oboje? Tak. Dobrze. Kilofy, no raczej niepotrzebne mi. Nie będziemy nic kopać. No dobrze, no. Tłuste kretoszczury, tak? Dobrze, no najwyżej jak trafimy na pełzacza. No słyszę kretoszczury. Powinniśmy sobie poradzić raczej. Dobra, tu jest trochę tych korytarzy. Chodźmy może najpierw tu. Rozświetlmy sobie trochę drogę. No bądź co bądź, kretoszczury są prawdą. Dobra, od kiedy kretoszczury mnie leją? Wiem, od kiedy nie spadają na hita, no nie? Erik, ale ty nie właź w wodę. Tutaj było tyle łoi, a ja kupiłam. No dobra, no bywa, nie? O, proszę bardzo. Stary świstek. A skrzynka? Otworzymy, nie? Prawo, prawo, lewo, lewo, lewo. Prawo, lewo, 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 prawo, prawo. Co mamy w skrzyni? Piwo, ser i 35 bryłek rudy. Słyszę więcej kretoszczurów nad sobą, chociaż boję się, że nie ma tutaj tylko kretoszczurów. Wydaje mi się, że będzie tutaj też sporo pełzaczy, coś czuję. Ale no pełzacze to nie jest też jakiś wielki problem. Powinniśmy sobie z nimi też poradzić. Erik, ty idziesz za mną? Idziesz, świetnie. Nie zgubiłeś się, to dobrze. No to co, idziemy w takim razie. Witam pana kretoszczura. Dobra, nie widzę chwilowo więcej. Mogę w sumie najpierw rozpalić, ale by mi nie pogryzł też ten kretoszczur. No, mogę? Dziękuję. A? Tutaj już nie ma co zbierać. Musimy iść dalej, jeśli chcemy znaleźć więcej rudy. Jasne, no pójdziemy. Kretoszczur, skrzynia jeszcze. O, otwarta już. Brzytwa i jedna bryłka rudy. Wiecie co? Pozwólcie, że będę zbierać te rzeczy. Dobra, zanim ten kretoszczur się mną zajmie. Najwyżej Erikowi zaraz przywali w łeb. Skóra wilka. Witam. Mocne piwo, esencja. Dobra, kolejny kretoszczur z głowy.
No dobra, idziemy dalej. Nie podoba mi się trochę muzyka w tej kopalni. Wyczerpane złoże rudy. Erik? O nie, Erik mi spadł na dół. Chłopie! Gdzie ja się zapisałam? Nie chcę, żeby mi spadł. 19.30 jest. Ostatni zapis. 19.27. Dobra, damy radę. Nie chcę, żeby mi się chłop spierdzielił, no bo bez przesady. Co prawda stracę pochodnie właśnie. Mamy tylko jedną. Erik. Ej, co? Ja się nie zapisałam w ogóle? Ja sobie się zapisałam. 29. O matko, ale ciemno. Dobra, jesteśmy tu. W porządku. Okej, czyli rozumiem, że tu już byliśmy. A nie, że teraz idziemy właśnie na górę. Cześć, panie krytoszczurze. Ała, no nie lej mnie. Dobra. Tak, tak, tak. Musimy iść głębiej, wiem. Wiecie, nie chcę, żeby mi się Erik zwalił na łeb, nie? Bo to będzie nie za fajna sprawa. Dobra. Czy ja ten górski mech w ogóle wcześniej podniosłam? Wydaje mi się, że podniosłam. Mocne piwko. Esencja. Ja się tylko zastanawiam. Wiecie co, pozwólcie, że ja sobie tą pochodnię... O fuck, nie mogę jej zgasić przecież. Gdzie ty jesteś, Erik? Proszę cię, tylko nie rób dziwnych rzeczy. Proszę cię, nie rób dziwnych rzeczy. Jesteś w stanie wejść na ten mostek normalnie, ja w ciebie wierzę. No chodź. No chodź, chodź, chodź. No jeszcze trochę. Super, jesteśmy za mostkiem. To dobrze wróży. Zioła uzdrawiające. Idziemy dalej. Dobra, Erik, nie rób dziwnych rzeczy. Obiecaj mi to, że nie zrobisz nic głupiego. Dobra, wchodzimy głębiej. I coś czuję. Wiecie, zrobiło się za cicho, no nie? W sensie krytoszczurów tutaj na pewno już nie ma. A jednak są... No właśnie. Słyszałeś? Co to było? Pewnie ryk jakiegoś krytoszczura. Musimy być bardziej ostrożni. To był pełzacz, chłopie. Tak jak mówiliśmy. Skrzynka. Lewo. Lewo. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Ach, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Bryłki, ser, talerz i smażone mięso. Muzyka jest trochę creepy w tej kopalni, nie sądzicie? Dobra, teraz w dół albo w bok. Okej, tam są kolejne krytoszczury. Dobra, czyli tak schodzimy w dół. Erik, idziesz za mną? Idziesz. Pochodnia. Wybaczcie, że jest tak ciemno na YouTubie, no ale to nie moja wina. O, można tej bryłki sobie pozbierać. Dobra, zostawię te bryłki w spokoju. Okej, tu jest dosyć ciemno, bym powiedziała. Chodźmy najpierw może w tę odnogę. Okej. Czyli najpierw w dół. Słyszę jakieś krytoszczury. Tutaj rudy starczy dla każdego. No, można zacząć wydobycie. Jeszcze trzeba iść na górę. Erik?
Dobra, wiecie co? To ja się przejdę na górę w takim razie. Wybijemy te krotoszczury, co tam są. I coś czuję, że będę musiała iść po ekipę chyba. Tutaj jakaś pochodnia, cokolwiek. Nic z tych rzeczy. No dobrze. Coś krotoszczurze. Pięknie, kolejny poziom. Szybko wbity, ale to bardzo dobrze. Dobra, pochodnia. Jest jeszcze więcej krotoszczurów, ale tutaj też można sporo rzeczy, widzę, znaleźć. Raczej mi nieprzydatnych, ale takich, wiecie, typowych śmieci do sprzedania. Patelnio. Patelnia ze mną nie współpracuje. O, świetnie, znalazłam kolejne pochodnie. To jest pocieszające. Cześć, krotoszczurze. Myślę, czy tutaj był tylko jeden, czy więcej niż jeden. Okej, okay, tutaj nie mogę nic zebrać, nie. Lewo, prawo. Naprawdę? Bryłki i piwo. Rozumiem, że muszę iść po pozostałych kopaczy w takim razie. Z dala od obozu, wyprawa do kopalni. Nie wiem, no Erik się zajął wydobyciem niby. Także podejrzewam, że muszę iść po resztę osób. Hop. Ta muzyka jest naprawdę niepokojąca. Erik, a ty kopiesz? Czy co ty robisz? Tu jest kill off. A może Erik oczekuje, żebym ja zaczęła kopać? Jestem w stanie w ogóle kopać? O, dup trochę. O, możemy normalnie kopać rudę. Co prawda wygląda to komicznie, kiedy robimy to z pochodnią. Oho. Coś mi mówi, że to nie był kretoszczur. A, wpadasz w paranoję. Kop dalej. A jutro o tej porze będziemy pić z pucharów. Mhm, to był pełzacz. Dobra, tu już nic nie wykopiemy. Mogę cię kopsnąć? Dziękuję bardzo. To był pełzacz na dużą sprawę. Zaraz prawdopodobnie przyjdzie mi się z nim zmierzyć. To nie żadna paranoja, tylko prawdziwe pełzacze. Chyba jednak możesz mieć rację. Wracajmy do reszty. Będziemy szukać rudy bliżej wejścia. Może znajdą się tam jeszcze jakieś złoża, żebyśmy nie odeszli z pustymi. Do stu diabłów, szybko, wchodu! Takie pytanie, czy ja mogę zabić sobie te pełzacze? Byłoby super. Mogę. O matko, ile was jest? Mogę coś z pełzacza wydobyć? Chyba nie. Dobra, trochę mnie poobijał ten pełzacz, trzeba przyznać. Z pełzaczy nic nie wezmę. Mogę się ruszyć? Dziękuję, gro. Gorzej będzie, jak jakiś wojownik się tutaj pojawi. Witam cię, pełzaczu. O my god. Dobra, bo Erika mi zabije. Tak, mogę tego pełzacza. I co mnie tak poobijało, te pełzacze? Jesus. Dobra, mamy eliksir, więc niech wystarczy nam chwilowo. Taka jestem cienka, że pełzacze mnie leją? Dobra, podejrzewam, że będzie ich też więcej bliżej wyjścia. Witaj, chrząszcz. Ten chrząszcz nie żyje, jakim cudem? Witam, kolejny pełzacz. Więcej? Nie wiem. O, fuck! Tu jest kopacz martwy. Erik, mamy problem. O, cholera. Wyglądałoby na to, że zaatakowały naszych towarzyszy. Dobra, tą pochodnię już zostawię w piździe. Bo i tak tu mamy oświetlone wszystko. Widzę, że one zabiły tych wszystkich ludzi. Kopacz. Kopacz.
Dobra, bo pełzacz na mnie biegnie. Ała, no co mnie lejesz, kopaczu? Znaczy pełzaczu? O matko, tak, kopaczu, na pewno. Dobra, musimy troszeczkę coś zjeść. Może coś takiego właśnie większego? Mhm. Dobra, powinno nam chwilowo wystarczyć. Widzę, że Erik na razie nic nie powiedział. Dobra, jeszcze więcej. Chodźcie. Może pojedynczo, co? O, tak, chciałabym. No, ale nie bijemy. Dobra, to Erik. Dobra, widzę, że tutaj wszyscy... O, Holender, mamy jednego wojownika tam. To nie jest dobrze. Paskudo. Twarda sztuka. Bardzo. Gorzej, że nic nie widzę, no nie? Erik też gdzieś wpadł. O matko. Wiecie co, zrobimy sobie zapis gdzieś tutaj niżej. Ała! O, fuck, na hita mnie zdjął. Dobra, zapisałam się 9.41 przed śmiercią. Dobra, cofnę się od razu. Kroczki w tył, kroczki w tył. Te, paskudo. No ale... Fuck. Ej, tak nie miało być, halo. Halo, halo. Co to miało być? Dobra, kroczki w tył, proszę. No. Dawaj. Super. Wszystko poszło nie tak, jak się spodziewałem. Wszyscy zginęli. Ekstrawertyk. Moja noga już nigdy w życiu nie postanie w żadnej kopalni. Trudno się z tobą nie zgodzić. Byliśmy o włos od śmierci. Ja też już nigdy nie zapuszczę się do żadnej kopalni bez eskorty strażników. To pewne. Wynośmy się stąd. Jasna sprawa. Przy okazji, dzięki. Gdyby nie ty, nie opuściłbym tego miejsca żywy. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował mojej pomocy, nie krępuj się. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję spłacić dług, który zaciągnąłem przy tej akcji. Mhm. Wyprawa do kopalni, zadanie wykonane. Mam nadzieję, że Erik jakoś stąd wylezie normalnie. Już wam w ogóle też załączam pochodnie, bo jest dosyć ciemno. Super. Erik, czy ty stąd wyjdziesz? To jest dobre pytanie. No powinieneś niby stąd wyjść. Dobra, wychodzimy stąd. Erik powinien wyjść razem ze mną na zewnątrz, coś czuję. O kurde, masakra, nie? Okej, jesteśmy od razu przed starym obozem, to dobrze. I co, idziemy w takim razie może od razu do Nerasa. Z tym cieniostworem na razie nie mam ochoty się bujać. Także możemy poinformować Nerasa, że udało nam się zwerbować już wszystkich kopaczy, których mieliśmy na liście. Oczywiście z wyjątkiem Winstona, ale to nie jest kopacz, tylko strażnik. No i co? I zobaczymy, co będzie dalej, no. Już w ogóle też czasu nam na dzisiejszym odcinku powoli brakuje. Nie myślałam, że tak długo nam zejdzie w tej głupiej kopalni i w tym lesie. Ale no cóż, no. Bawimy się, tak, moi drodzy? No tak, moi drodzy, bawimy się. Witaj, Nyras. Pogadajmy. Wyeliminowałem ostatnie wątpliwości. Słyszałem już. Dobra robota. Musisz zrobić dla mnie jeszcze jedną rzecz, abym w pełni ci zaufał i żebyś mógł wziąć udział w spotkaniu. Aby zapewnić naszej grupie bezpieczną podróż na bagna, obiecałem szkodnikom kilka paczek bagiennego ziela. Mają nas osłaniać przed strażnikami, na wypadek, gdyby za nami pobiegli i nam zagrażali. Niestety, kilku cieni złapało mojego posłańca i go zabiło. Teraz przesiadują w jaskini, niedaleko południowej strony obozu.
Mam im odebrać to ziele? Nie tylko odebrać. Zgładź ich wszystkich. Przynieś paczkę i głowę ich przywódcy. Mam ich zabić? Potraktuj to jako ostatnią oznakę zaufania. Gomez nie pozwoliłby ci zabić swoich ludzi tylko po to, aby osiągnąć osobiste cele. Jest ta jaskinia? Gdzie jest ta jaskinia? Idź od południowej bramy, a w zasadzie zawalonej wieży w kierunku zbocza. Tam powinieneś znaleźć jaskinię, z której dochodzi wspaniały zapach bagiennego ziela. Okej, tam były kretoszczury wcześniej. Z iloma cieniami mamy do czynienia? Wiem o dwóch cieniach i jednym kopaczu. Może być ich więcej, ale i tak pewnie nie będą stanowić zagrożenia. Niedoświadczeni palacze szybko tracą swoją sprawność po wypaleniu zbyt dużej ilości bagiennego ziela. Dobrze wiedzieć. W takim razie, zanim jeszcze tam pójdziemy, to dobrze by było iść do Skorpiona, się poduczyć mistrzowskiej walki bronią jednoręczną. I dodatkowo dobrze byłoby się przespać w swojej chacie do rana. Wtedy odzyskalibyśmy życie i byłoby dodatkowo na YouTubie jasno. Chociaż tak jak mówiłem, stary obóz nie jest dosyć aż tak ciemny. Jest dosyć jasny. Powiedziałabym. Przez barierę i ogólnie oświetlone tutaj jest wszystko bardzo dobrze. Ogólnie jest dużo jaśniejsze od Gothica 2. Dobrze, moje łóżko. Lecimy w takim razie się przespać i... Super, sen nam dobrze zrobił, oczywiście świetnie. Pochodnie możemy zgasić. Chodźmy na szybko do Skorpiona. Powinnam mieć bryłki, więc... Jasne. Naucz mnie, jak sprawniej posługiwać się jednoręczną bronią. Dobrze. Podstawy już znasz. Nieznaczne opuszczenie broni zwiększy siłę twojego pierwszego ciosu. Musisz wykorzystać siłę bezwładności. Pamiętasz? Świetnie. To nie było zbyt mocne. Teraz nauczysz się lepiej balansować ciałem. Po zadaniu dwóch ciosów wykonaj obrót. To powinno zmylić twojego przeciwnika i pozwolić ci wyjść na dobrą pozycję do następnego ataku. Wtedy wyprowadź następne cięcie z prawej strony. I znowu do przodu. Pamiętaj, trening czyni mistrza. Więc najlepiej weź się od razu do roboty. Super, pięknie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Jak tam stoimy? No do kolejnego poziomu dużo, dużo brakuje. Myślę, że to w ogóle jest nasza najlepsza broń aktualnie, że lepszej nie będziemy mieć. I co? Idziemy do południowej bramy. Mamy jeszcze tych drwali do ogarnięcia. To miejsce, gdzie oni wycinają drewno. Ale kurczę, tak bardzo nie chcę się tam iść przez tego cieniostwora. No ale w sumie dobrze by było. Zapomniałam sobie, że tutaj też jest cieniostwór w tym obozie. Ojej. Dobra, wieża jest oczywiście zawalona. Świetnie, cieniu, witaj. I co, idziemy. Południowa brama. Podejrzewam, że to jest ta jaskinia, w której kiedyś były kretoszczury. Cześć, bram. No dobrze. Tak, tutaj jest to zbocze i tutaj jest jaskinia zaraz. Widzę, że kretoszczury dalej są. O nie, wybiją mi expa. Nie, typie. Paskudna cholero. A, bo wy mnie atakujecie od razu. Jezu, nie, nie strzelaj. O, fuck. Ej, ała, no halo. Co to miało być? Ale dno totalne. 8.20... Co? 19... Ile? 49, dobra. Matko i córko. Dlaczego? Ej, no ten łucznik to jest żart. Jeśli ja bym go chciała najpierw, nie? Tam jest ich trzech, dobra. Wiecie co, może poczekajmy, że oni sobie wejdą. A, bo ty tutaj będziesz stał. Dobrze. Witam. Fuck my life. Zostaw mnie. Okej. Jeden cień jest pokonany, więc zróbmy sobie jakiś taki zapis. O fuck, typie.
Dobra, bo ja ich miałam podobijać. Dobra, najpierw powinnam w ogóle... Nie wstawaj! Możesz... Fuck, zbugowałam jego ciało, nie? Jestem w stanie go trafić? Następnym razem nie wywiniesz się tak łatwo. Ej, what the hell? Następnym razem. Dobra, mogę dobijać. Okej, okay, i ty. Dobra, chyba mamy ich ogarniętych. Muszę ich głowy pozbierać. Okej, ci mieli paczki. Dobra, no raczej mamy wszystko. Jeszcze się upewnimy, czy to na pewno z tej jaskini wszyściutko. Coś tu jeszcze może leży, czy nic już? Patelnia. Świetnie, niepotrzebna mi w ogóle. I tyle. Nie było najłatwiej, ale też nie było najciężej. Daliśmy sobie radę. Zaraz będziemy musieli kończyć ten odcinek. Już udało nam się sporo dzisiaj zrobić. Trochę nam to czasu zajęło. Widzę, że się ścierwojady porespiły, ale dam im może żyć. Już i tak w sumie nie mamy na co wydawać punktów, ewentualnie na siłę. Więc możemy na spokojnie zająć się innymi sprawami. Czy ja bym tędy przelazła? No nie za bardzo. Chodźmy w takim razie dołem. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Chociaż teraz, kurde, muszę wyjść... Jezu, jakie to było głupie, trzeba było wejść tamtędy. Ja tam się nie mieszam. Oh my gosh. Czekaj. Dobra, mogłam wejść tamtędy, bo jednak da się przejść. W porządku. Czyli zadanie mamy wykonane dla Nerasa. Zobaczymy, co on z tym zrobi. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Jakie będzie jego kolejna prośba od niego. Czy dowiemy się wreszcie coś o Winstonie? Nie wiem w sumie. Nieraz? A, minęłam cię, dobra. Zróbmy zapis i pogadajmy z Nerasem na koniec. Oto głowa i paczka bagiennego ziela. To wspaniale. Naprawdę zasługujesz na moje zaufanie. Głowę możesz wyrzucić, a zioło jeszcze się przyda. Muszę jeszcze załatwić kilka spraw, zanim będziemy mogli wyruszyć. Wpadnij później. Okej, okay, z dala od obozu. W takim razie kolejny odcinek zaczniemy sobie od obozu Drwali, od tego zadania pobocznego. I później płynnie sobie przejdziemy właśnie do tego zadania i to będzie już wszystko. I no, ostatnie zadanie przed nami, także coś czuję, że kolejny odcinek może być tym ostatnim, ale też nie musi, więc zobaczymy, jak będzie. Aktualnie dziękuję Wam za ten materiał. Jeżeli film Wam się podobał, możecie zostawić po sobie łapkę w górę, jakiś miły komentarz, a jeżeli chcecie widzieć więcej, jeżeli podoba Wam się to, co robię, to zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia. Lecę montować dla Was ten materiał, no i prawdopodobnie słyszymy się w przedostatnim odcinku. A ten kolejny będzie już ostatnim. Trzymajcie się, cześć!